jadę do Szczecina, idę na busa, plus minus 12 stopni, o 6 będzie 11, ale teraz się trzyma ostro. Także dzisiaj jadę na kontrolę lekarską do poradni potransplantacyjnej. Zawsze tak jeżdżę co jakiś czas. Teraz jadę po 4 miesiącach. Będę miała zrobione wyniki. Będzie wizyta, wyniki połączone z wizytą lekarską. O, jak tu ślisko jest, wiecie, wyjeżdżone przez samochody. Muszę wolniutko. O, to już jest dobrze. No i idę. Idę na tego busa. Ale powietrze jest takie fajne, rześkie, takie. Tylko, że widzę, że nie wszędzie jest posypane śniegiem. Posypane śniegiem, piaskiem, co ja mówię. No, muszę komórkę schować i się tu skoncentrować na drodze, bo jest ślisko.
Dzień dobry, witam Was w czwartek, 11 stycznia 2024 roku. W tej chwili jest godzina 9, minus 1 stopień, minus 6 odczuwalne. No jest taki porywisty wiatr, jak widzę. Zachmurzenie 100%, opadów się nie przewiduje, no ale taki pochmurny dzień się zapowiada. Umiarkowana jakość powietrza. No jak widać, zima nie odpuszcza. Pozdrawiam Was. Miłego dnia. Pierożki jeszcze poświąteczne z kapusty i grzybami. Dzisiaj nie mam pomysłu, więc sam raz na menu. Chwila relaksu, mała kawa, fajne jest to ptasie mleczko takie w formie takiego batonika, super do kawki na raz, świetna sprawa.